Dzień dobry Państwu, Wam, witajcie, cześć. To drugie śniadanie Müllera. Przypominam, że to dzięki Wam powstaje ten, mam nadzieję, sympatyczny program, także chcecie mnie wesprzeć i produkcję, to zrzutka.pl/śniadanie Müllera. A dzisiaj odcinek walentynkowy. Z tej okazji właśnie miałem powiedzieć Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, ale Zosia mi zajrzała w notatki i od razu dopisała myślnik. Jest Zosia Zborowska, myślnik Wrona. Zapominają o tym ważnym członie. Tak, a potem mu jest przykro, więc już wiesz, to tak zobaczyłam właśnie, że bez Wrona, no to tak dopisałam delikatnie i podkreśliłam. Żałuję, bo Anna Dziewit dodała sobie tego Müllera i w sumie same komplikacje z tego potem wychodziły. No bo to jest podobna sytuacja, ma swój dorobek zawodowy wcześniejszy. I wiesz, potem się ludziom miesza. Ale to chyba dla dzieci robisz, żeby było... Tak? No, w sensie, żeby tam... To dopiero by były komplikacje, jak matka ma inaczej na nazwisko niż dzieci. No chyba, że dzieci mają nazwisko podwójne albo matki. No, ostatnio mój kolega powiedział, że on się zastanawia, czy nie przyjąć... Już są po ślubie, ale czy nie przyjąć jako drugie nazwisko żony, żeby to był taki ukłon w stronę teściów, no bo tam im pomogą. Ale wiesz, co to zrobił, jest aktor, twój kolega po fachu Redbat Klinstra, który jak przyjął nazwisko, jest się nazywa, zdaje się, Redbat Klinstra Komar... Znaczy on się jakoś inaczej wymawia, bo to jest tam... Ale w każdym razie Redbat Klinstra Komarnicki, jak rozumiem, taki... Tak. No to chyba też jest Komasa Łazarkiewicz też przyjął nazwisko Komasa. No tak się teraz robi, uważam, że jest to... Spoko, no. Ja walczę o to nazwisko, bo przepłaciłem je siedzeniem przy stole, nie tym, którym chciałem na weselu. Tak, to jest piękna historia. Tak, no bo my bardzo szybko podjęliśmy decyzję o ślubie i mieliśmy chyba trzy miesiące. W trzy miesiące musieliśmy wszystko ogarnąć. I w ogóle się nie kłóciliśmy, chyba ja pierwszy raz to była a propos ilości gości, bo ja myślałam, że zamkniemy się w stówie, Andrzej powiedział, że to 120 osób, to on by chciał zaprosić. Musiałem obciąć połowę i wyszło 175. Tak, a potem była rozmowa a propos siedzenia i Andrzej chciał, żebyśmy siedzieli na samym środku. To była taka sala, były okrągłe stoły i ja już byłem w tym samym miejscu kiedyś na weselu, gdzie właśnie para młoda siedziała na środku i było super, no bo tam dookoła mieli wszystkich gości, ci najbliżsi, bliżej, ci dalsi dalej. Ja nie chcę, żeby cały będziesz siedział i będzie cały czas ktoś na... Stary, ja cię kocham. No i nie chciałam tej sytuacji, żeby właśnie na nas ktoś ten... Ja chciałam siedzieć pod ścianą i jakby nie mogliśmy się dogadać w tej kwestii, ale jechaliśmy do urzędu. Prosto z tej sali wesel, tak, z tego tak, do urzędu sali. I pani tam zadaje pytanie, mówi jakie nazwisko, czy przejmuje nazwisko męża. Ja mówię, że nie, że podwójne. Okej, okay, a co z dzieckiem? Czy dziecko będzie miało, jeżeli będzie dziecko, czy dziecko będzie miało nazwisko pani podwójne czy męża? I tak się spojrzeliśmy na siebie, a ja mówię, może mieć swoje, ale siedzimy pod ścianą. I siadło. No, także Nadzia jest Wrona, ale siedzieliśmy pod ścianą. Tak. Tak w sumie przy tym stole to tylko na początku. Także. Słuchajcie, ja zastanawiałem się, jak tę rozmowę z wami poprowadzić. Myślałem i zacząłem sprawdzać w internecie pytania do małżeństw. Kurczę, żebym ja wiedział przed ślubem, sobie znalazłem zestaw na przykład 300 pytań, które powinieneś sobie zadać przed ślubem czy przed oświadczynami w ogóle? Przed ślubem, no bo wiesz. Przed jakąś decyzją. I słuchajcie, wiecie, zacząłem czytać te pytania w różnej wersji, bo czytałem takie lifestyle'owe zestawy, bo są, wiesz, zobaczymy... Poprosimy tę katolicką. Mam. Co prawda nie wszystkie, ale wiesz co, jest ten zestaw 300, to jest taki katolicko sygnowany przez ministerstwo, ale słuchaj, tam ze 280 spokojnie bym sobie zadał i odpowiedział, więc mam... A przejrzałeś się z żoną najpierw, czy... Nie testowałem tego z żoną. Na minę chcesz wrzucić? Nie, to ja już nie. To jest, mamy mało czasu, jeszcze, mamy 15,5 roku. Ale zacznę od pytania, które w tej formie nie ma postawionego, ale troszeczkę zmieniając. To znaczy, jakie są podobieństwa i różnice waszych zawodów? Aktorstwo i sport. Co jest podobnego, co jest kompletnie różnego? Myślę, że gramy w podobnych częściach tygodnia, wtedy kiedy ludzie mogą chodzić na mecze i na spektakle, to bardzo często ostatnimi czasy jest tak, że ja mam mecz, a Zośka gra spektakl i najwyżej dojeżdża na ostatniego seta do nas na halę po swoim spektaklu. Gramy dla publiczności. Gramy dla publiczności.
Czyli jakiś tam ekscybicjonizm musimy mieć w sobie. Musicie trenować dużo. Znaczy to była dla mnie też niesamowita, jak była pandemia i musiałeś grać dla pustej sali, nie? My graliśmy przy pustych trybunach, teatry. Chyba miały jakieś tam transmisje live niektóre, ale to chyba... No wy też mieliście transmisję. No tak, ale my jakby, no tak. No tak, publiczność właśnie pytanie, gdzie jest ważniejsza publiczność? Tak samo jest ważna publiczność. Nie, no myślę, że u nas, jakby wiem, że parę tam teatrów robiły te transmisje, ale to się chyba jakoś tak super nie przełożyło, no jakby grali w teatrze na, dla nikogo, tak, a tutaj jednak no, grali dla pustej hali, ale oglądalność posad była... Posad był zadowolony, bo wszyscy oglądali tak, w telewizji i podejrzewam, że kibice się tak samo emocjonowali, tak jakby... Tylko oni mieli ciszę. Tak jakby byli na hali, tylko my mieliśmy gorzej, bo nie mieliśmy tego dodatkowego takiego impaktu ze strony trybun. Jak coś szło gorzej, to często jest tak, że ta publiczność jednak nas niesie do poprawy gry, do zwycięstwa, a tutaj po prostu jak nam nie szło, to się tak zakopywaliśmy w tym swoim. A różnice? Mi mniej płacą. Komu? No mi, za aktorstwo w porównaniu do sportu? Nie, to... No ale pewnie aktorzy... Ale wyrównuje na influencerstwie. Filmowi aktorzy, tak, no przecież są takie miesiące, że dużo więcej tak, Zosia zarabia ze swoich działań niż ja ze sportu, więc to jest... A co was zdziwiło, kiedy się poznawaliście, w sensie, mówię teraz o zawodach, to znaczy, co cię Zosia zdziwiło w przygotowania czy w pracy? Że nie miał majonezu w lodówce. I że to było takie, no, że w ogóle miał pustą lodówkę. Myślę, że nie w tym kierunku miałeś to pytanie zupełnie. No nie, ale to też wiesz, no jakby ja nigdy się nie spotykałem ze sportowcem. Ja miałem kawalerską lodówkę, no ja tam, ja nie jadłem w ogóle... w domu. Przecież. Kawalerską czy sportową? Kawalerską, bo jakby to, co zdrowe, sportowe, to jadłem na mieście, po prostu nie lubię, nie umiem tak, gotować nie było, no. Śniadania, ewentualnie jakieś tam owsianki czy coś, ale tak to teraz. W lodówce za dużo nie było jedzenia. I no tak, no i że on tak się... No, że właśnie ten śmiesznie, że akurat to mi się przypomniało, ale ten majonez był dla mnie jakiś taki, ale że co, że to niezdrowe, tak? Że ty nie zjesz kanapki z majonezem? No. Okej, okay, ale... W ogóle nie dlatego. nie, co mnie zdziwiło. No, na pewno jego taki bycie punktualnym, bycie, no też się zdziwił dzisiaj, że byłam przed czasem. On jest no, jakby strasznie ma te swoje takie poukładane życiowo, zawodowo i jakby nadal oczywiście znajduje w sobie tę spontaniczność, ale no, nie wiem, czy ty kiedykolwiek się gdziekolwiek spóźniłeś. Ja się spóźniam cały czas. A to jest wychowanie przez sport, czy taki po prostu jesteś z charakteru? Wiesz co, to myślę, że już wychowanie przez mojego dziadka, który był wojskowym i na przykład jak wyjeżdżaliśmy na obozy z centralnego i były zbiórki, nie wiem, o ósmej była zbiórka, to my o 7:15 już byliśmy. Dziadek miał taką filozofię, że lepiej być godzinę za wcześnie niż minutę za późno. I po prostu ja zawsze byłem pierwszy na zbiórkach, jeszcze w momencie, kiedy ktoś mnie zawoził na te zbiórki, głównie dziadek. No to rzeczywiście no, czekaliśmy na wszystkich i tej punktualności on mnie w dużej mierze nauczył, ale w sporcie też tak jest, no, mamy kary za spóźnienia, tak? Na trening, na mecz to już w ogóle jakby nie ma opcji, żeby się spóźnić, bo musimy być półtorej godziny przed meczem na hali, ale no, na treningi płacimy kary. To jest tak, że siatkówka jest tak jakby punktualnym sportem, w sensie wszystko się w czasie musi tak zgrać, te akcje są tak krótkie i muszą być tak precyzyjne, że jeżeli się tej podstawy nie zbuduje punktualności w życiu tym drużynowym, no to potem jak mamy ufać, że ktoś w danym momencie będzie na czas w akcji w tym miejscu, w którym ma być, tak? Więc to są no jakby, to jest taka filozofia. I też myślę, że jego życie w drużynie bardzo się przekłada na życie w właśnie też, że on potrzebuje tej drużyny w życiu prywatnym i no, zanim się poznaliśmy, to Andrzej prowadził bardzo bogate życie towarzyskie i bardzo chciał to potem też przełożyć na nasze życie. I trochę się ścieraliśmy na początku z tego powodu, bo ja zawsze uchodziłam za osobę turbo towarzyską. I jakby wszyscy moi znajomi, jakby nie ma drugiej tak towarzyskiej osoby jak ja. Tak, i nagle przychodzi Andrzej, który ma mnie za jakiegoś totalnego frika, odludka, który nienawidzi ludzi. Ja mówię, stary, to nie jest tak, to ty jesteś jakiś w ogóle twój poziom towarzyskości. Pamiętam, jak kiedyś zrobiliśmy imprezę w domu, i Andrzej musiał iść spać, bo miał następnego dnia nie gdzieś jechał czy coś. I ja, a to już było w tym naszym nowym domu, że był ogród, basen, coś tam. I jakby, i nagle patrzę, jego nie ma. Nie mówię, gdzie ty jesteś? Ja poszedłem spać. Ja mówię, stary,
ale twoi najebani kumple, już minęło te 30 sekund, tak? Jakby latają po ogrodzie, w sensie jakby, no to chodź, to jakby, ja też jestem zmęczona, no to chodź spać. Ja mówię, i co, mamy ich zostawić? No tak, ja mówię, o nie, więc wiesz, jakby, no dla mnie jakby też są jakby jasne, fajnie, impreza i tak dalej, ale też stawiajmy granice, a tutaj jest człowiek dom otwarty i w ogóle wiesz, nie? Wiesz, no ja nienawidziłem, będąc samym, jak byłem sam, nienawidziłem być sam i siedzieć sam w domu, więc zawsze starałem się organizować te wieczory czy wolne dni tak, żeby po prostu nie siedzieć samemu w domu, więc siłą rzeczy jakby to wtedy to twoje grono znajomych musi być dużo szersze, bo też musisz mieć zawsze kogoś, z kim możesz się spotkać, a to nie zawsze są te same osoby, więc jest tych towarzystw kilka, które, ja to się śmieję, że trochę tak jak w cyrku jest ten gość, który talerzami kręci i musi biegać i podtrzymywać, żeby one się cały czas kręciły, to tak, żeby jakby mieć kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, no to musisz cały czas utrzymywać z nimi kontakt i masz w sobie takie FOMO, że jak z kimś się nie spotkasz, to ten kontakt się urwie. I rzeczywiście no, te początki naszego spotykania się były takie, że dobra, no, ten czas, który gdzieś tam poszedł na normalnie był na te towarzystwa, no to poświęcałem Zosi, teraz rodzina, więc tak by to już w ogóle podmieniało, już nawet nie mam ochoty za bardzo aż tak często wychodzić i wolę spędzić ten czas z Nadzią czy z Zosią, ale początki rzeczywiście były takie, że się spieraliśmy w tym temacie. No właśnie, bo nie odpowiedzieliście na te 300 pytań, no dobra, to... Na pierwsze. Nie, pierwsze. Pierwsze i ostatnie. Co myślisz o mojej rodzinie? Nie o mojej. W sensie, co ja myślę o jego rodzinie? Tak, i wzajemnie. Ale to było zanim ją poznałam? To są dwie różne myśli. Nie, no to teraz mogę zacząć? No proszę bardzo, to też, nawet wolę. To też było tak, że jakby wiadomo, że na początku widzisz coś jakby zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale w inny sposób. Oni się strasznie, ja miałam takie wrażenie, że oni się, i podtrzymuję to wrażenie, że oni się strasznie kochają i celebrują wszystko. Brony, tak. Czyli stąd ta też chęć spotykania tak, się tak, z tak, ludźmi tak, moja tak, chyba. Że tam jest, czy ktoś ma imieniny, ja nie mówię o tej najbliższej rodzinie, tylko też Andrzej coś pomiędzy weselem, a najbliższą rodziną. Nie, ale wiesz, że to jest dla mnie niesamowite, że oni się cały czas spotykają, cały czas ktoś coś obchodzi. I ty na ile osób? 20. No na przykład Wigilia jest u nas zawsze święta i to jest no, zazwyczaj jest tak pod 30, nie? Nie, no to przesadziłaś, teraz chyba było 18, 17 nie, osób. Nie, z dziećmi jest 25 osób. Okej, okay, no, dzieci się pojawiają. Dzieci no, tak. Też ludzie, no. Ale młode ojcie też. Nie siedzą, nie siedzą przy stole, tak. Trzy. Nie, no mają swój malutki. Mają swój malutki. Także dla mnie to było takie szokujące, bo moi rodzice, moja mama nienawidzi spotkań, nienawidzi w ogóle siedzieć w kuchni, szykować czegokolwiek, więc nasz dom absolutnie nie był domem otwartym, absolutnie nie był domem, gdzie było dużo ludzi i nagle wchodzę w rodzinę, która celebruje wszystko. I na początku było to dla mnie też trudne, żeby jakby się na to otworzyć, ale wiedziałam, że jest to piękne. Także na pewno jest to rodzina, w której jest bardzo dużo miłości i jakiejś takiej wzajemnej no takiego, wiesz, takiego pomagania sobie i bycia za sobą i to jest super. Andrzej, to samo pytanie. Teraz ja. Co myślisz o mojej rodzinie? To pierwsze, o czym pomyślałem, to mnie zszokowało na początku, teraz już jestem do tego zupełnie przyzwyczajony, ponieważ no, ja wywodzę się ze środowiska sportowego, w którym co drugie słowo to przekleństwo, ale mam ten taki przełącznik, że jak wracam do domu, do rodziców, to jednak no nie przechodzą mi, ciężko mi przechodzą przez gardło przekleństwa, aż naprawdę musi mnie coś zdenerwować albo muszę coś jakby opowiedzieć, zacytować kogoś, żeby przeklinać, bo inaczej się czuję niekomfortowo. No a u Zosi w domu jest trochę jak w szatni. Jezus Maria. Już widzę te nagłówki. Nie, ale jakby to też nie jest tak, że oni na siebie tam wyklinają czy coś, tylko po prostu to są przerywniki, śmieszne opowiastki, no artyści, tak? Więc na początku doznałem szoku, że Zosia po prostu z rodzicami normalnie gada tak, jak ja gadam z kolegami w szatni.
Ale jest to też, ma to swój urok. I już teraz się czuję dużo bardziej komfortowo. Mało tego, moi rodzice zaczęli przeklinać swobodniej przy mnie i ja też przy nich, więc tak, można powiedzieć, tak, że tak, jest, tak. Jakby są influencerami, jeżeli o to chodzi, państwo zborowscy. Następne pytanie. Same nagłówki się robią. Tak. To ważne pytanie. Jaki jest twój, znaczy wasz styl konfliktu? Ja się zamykam i muszę sobie przemyśleć, zanim w ogóle cokolwiek, zanim wrócę z jakąś odpowiedzią, a Zośka jakby jedzie wiązankę i wyważa drzwi i przewraca przedmioty i ten. Tak, ja mam cały czas monolog, słów i mówię, no powiedz coś! A ja po prostu się zamykam w sobie i słucham, jestem kipi we mnie, ale nie chcę powiedzieć za dużo, więc... Ale i tak jest progres, bo kiedyś wychodziłeś się przejechać. No tak, zdarzyło mi się wyjść się przejechać na początku naszej znajomości samochodem, żeby... Ochłonąć. Teraz już po prostu zostaję na miejscu i trzeba chwilę odczekać. Mi się wydaje, że też przez to, że... Mam wrażenie, że bardzo pracujemy nad sobą w tym związku i tak jak początki były trudne, bo ja też byłam już po wielu związkach takich długoterminowych i bardzo wiedziałam, czego chcę i bardzo wiedziałam, czego nie chcę powtórzyć znowu. Andrzej był po wielu związkach bardzo krótki. Krótkoterminowy. Tak. I po prostu wydaje mi się, że włożyliśmy w to bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i początki były na maksa trudne i bardzo się ścieraliśmy na wielu frontach. A teraz już mi się wydaje, że bardzo rzadko się kłócimy, a jeżeli dochodzi do jakiejś takiej konfrontacji, to już właśnie też potrafię, nie wiem, no ja wiem, że właśnie on potrzebuje przestrzeni, więc też staram się już też tak nie cisnąć, żeby wyjąć ode mnie tę odpowiedź, więc też troszeczkę później siadamy sobie i gadamy i jest naprawdę dużo łatwiej niż na początku. Ale to też wymagało dużej pracy. A to pytanie dopełniające a propos tego, co powiedziała Zosia, a tak zastanawialiście się nad tym, jakbyście się spotkali 10 lat wcześniej, jako 20 lat? Nie, w ogóle by to nie wyszło. Cieszy mnie, że jesteście tacy zgodni. Nie, ale my też o tym rozmawialiśmy już na samym początku. Widzicie, ja go próbowałam zaswatać z moją koleżanką, o czym w ogóle zapomniałam, tak. Tak, ale kiedy? Jakoś to było... parę lat wcześniej chyba, ze 2 lata, zanim się spotkaliśmy pierwszy raz. Jeszcze wcześniej. Ja wtedy byłam w ogóle w związku i potem na Snapchacie w ogóle wysłałam. No nieważne, w każdym razie ja tym w ogóle zapomniałam. Ona mi pokazała zdjęcie, bo gdzieś byli razem na jakimś, kręcili jakiś program i tam była cała ekipa. Ja mówię, a co to za koleś, jaki fajny. Ona mówiła, taki siatkarz. Ja mówię, singiel? Ona mówi, no tak. Ja mówię, no i co? Ona no, obserwuje mnie na Snapchacie. Ja mówię, dawaj to wyślemy mu jakiegoś snapa. I w ogóle totalnie o tym zapomniałam, totalnie. W ogóle nie połączyłam, on mi to potem przypomniał. Ja pamiętam. Tak. I potem przypomniałem, jak się zaczęliśmy... No ale nie pykło u nich, więc... Nie pykło. Nie, ale no rzeczywiście wydaje mi się, że ja miałem zupełnie jakby inne rzeczy w głowie i to był idealny moment, bo ja już też wiedziałem dokładnie, czego chcę. To było tuż przed moimi 30 urodzinami. I też już byłem trochę zmęczony, powiedzmy, szukaniem. O, tak to ładnie powiem. I dlatego też tak to wszystko się szybko potoczyło, bo my oboje wiedzieliśmy, czego chcemy konkretnie. Ponieważ nie było tych wątpliwości, to poszło potem już lawinowo. No bo w sumie znamy się 4 lata jesteśmy razem, 3 lata po ślubie. 3,5. A mamy już. Dużo się wydarzyło. Ja mam wrażenie, że przeszliśmy razem tak spokojnie, można byłoby to rozłożyć na jakieś 10 lat takich rzeczy. No pandemia, dziecko, poronienie, moja choroba. Wiesz, Andrzej też miał cały czas jakieś problemy z klubem, więc to też jest, wiesz, to jest obciążenie dla nas, bo on się musi mierzyć jako też kapitan. Z różnymi rzeczami i... Twoja operacja przecież jeszcze na nogę. Gdzie też jakby, wiesz, byliśmy ze sobą co pół roku, ja miałam poważną operację na kolano i... jakby jesteś w takiej... Ja nie byłam w stanie wstać sama, tak? I nagle muszę prosić, wiesz, o pomoc w takich naprawdę... Obcego gościa.
Prawie. Prawie. Nie, nie, no dużo razem przeszliśmy i naprawdę myślę, że to też nas, akurat nas to wzmocniło. Pandemia przecież pół roku po ślubie wybuchła, tak? Tak. No, pół roku po naszym ślubie. No. Jezu, ja pamiętam takie memy, żarty, skecze o parze, gdzie on do niej albo ona do niego się wprowadziła tydzień przed lockdownem. No. Jak to? No. To u was przynajmniej to było. My się poznawaliśmy w dużej mierze też właśnie w tej w pandemii, siedząc na Mazurach razem i dużo czasu spędzając ze sobą. No. Sąsiedzi też w Nie ma sąsiadów do tego. Jeszcze pytanie uzupełniające a propos stylu konfliktu, a w drużynie też jak się robi nerwowo, to zamyka się, czy wtedy reagujesz inaczej? Nie, no właśnie inaczej, to jest ciekawe, bo w drużynie jest tyle silnych charakterów, jest nas 14 zawodników plus sztab. Każdy jakby dotarł do tego miejsca, wywalczył sobie to miejsce w jakiś sposób w życiu, tak? Bo chłopaków, którzy chcieliby być na naszym miejscu, są tysiące. Gdzieś tam po drodze przez te 20 kilka lat gry spotkałem ich mnóstwo i każdy na jakimś tam etapie odpadał i zostało niewielu z mojego rocznika, którzy grają na najwyższym szczeblu rozgrywek, więc każdy sobie w jakiś sposób to wywalczył swoim charakterem, upartością, zaciętością, więc tych konfliktów to zależy też od sezonu i od tego, jakie są wyniki, bo jak idzie, to tych konfliktów jest dużo mniej, ale były takie sezony, że naprawdę co trening to były jakieś spięcia, no a ja jako kapitan też trochę taka moja rola, że ja muszę reagować, jak widzę, że coś jest nie tak i ja muszę czasami rzucić to pierwsze zdanie, żeby inni też mogli spokojnie sobie wybuchnąć, żeby rozładować to, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie zamykać właśnie w drużynie odwrotnie niż w domu, żeby nie zamykać się w sobie, tylko od razu czyścić atmosferę, bo to po prostu ma potem destrukcyjny wpływ na drużynę i potem na wyniki. No my jakby jak się poobrażamy na siebie, to możemy za chwilę przegrać mecz, czy nawet w meczu są czasami takie sytuacje, że trzeba od razu reagować na czasie, czy na boisku. To idealnie można przełożyć na rodzinę, wszystko to, co mówisz. I też na moim miejscu też pewnie chciałoby być tysiące dziewczyn. A w tę stronę poszłaś? Nie, ale tak naprawdę to jest niesamowite, bo on jest genialnym kapitanem i genialnym takim właśnie zarządcą wszystkiego. Znaczy mi się wydaje, że też dużo problemów wynikało z tego, że ja po prostu jestem cholernie mocnym charakterem i z jednej strony to też było dla niego fajne, że tak z tego co mówił, ale też potrafiło strasznie wkurzać, no bo jakby masz konkret babę, która chce dominować, i ja tutaj się nie dał. No. I... Tak, pan kapitan w domu. No wiesz, no, ja wiedziałem, że ja jakby chcę iść przez życie z osobą, która ma swoje zdanie i jakby nie zniosę wiecznego, nie wiem, przytakiwania i co bym nie zrobił, to braku reakcji, że tak powiem, z drugiej strony. No ale to się wiąże właśnie z tym, że trzeba mocno pracować nad sobą. Ja też musiałem wiele razy, że tak powiem, wyjść na ustępstwo i my cały czas gdzieś tam, nie to, że przeciągamy linę, ale myślę, że pracując nad sobą... Staramy się spotykać po środku. Tak, no, żeby było tak, to wcześniej każdy z nas chciał stawiać na swoim, a teraz jakby każdy gdzieś tam znajduje ten złoty środek. A Zosia, ty w zespołach, na przykład w zespole teatralnym gdzieś jak funkcjonujesz wybuchowo, czy... Nie, to w ogóle się w ogóle jest jakby... To też jest niesamowite, bo tak jak patrzę w kwestii teatru, ja nigdy nie byłam na etacie, ale nigdy nie starałam się być na etacie. Ale byłaś w grupach. Tak, a teraz w ogóle jesteś w drużynie, przecież grasz w spektakl o piłce nożnej. Tak, to jest też hit. Ja zazwyczaj siedziałam w garderobie sama i to jest taki, tak, ja myślę, że jest jakaś taka faktycznie cząstka we mnie Wiktora samotnika. I nie miałam potrzeby jakiejś takiej super integracji. To też było dla nas ciężkie na początku, bo jak pojechaliśmy na pierwsze wakacje, to pojechaliśmy, słuchaj, na katamaran z dwunastką jego znajomych, gdzie każdy był w parach, więc jakby i od razu na dzień dobry na przykład okazało się, że my mamy wszyscy być w tych wachtach? Wachtach chyba, ale wiesz, to w ogóle mniejsza przestrzeń niż
tutaj, no bo to katamaran, tak? Więc i nagle jesteśmy zamknięci, osób. Wiesz, 12 osób, mamy się wszystkim dzielić, sprzątać po sobie jakieś takie, wiesz, właśnie bardzo taka drużynowa akcja. Ten odnalazł się w tym w ogóle jak ryba w wodzie, no i tam a też ja, było, wiesz, dużo panika. Ludzi, dużo moich właśnie no i tak, koledzy tak. Z zespołu i koledzy, którzy trenowali siatkówkę wcześniej, no. Już teraz zajmują się czymś innym, więc ktoś, kto funkcjonował w drużynach, no a tutaj jakby wybitnie nie drużynowa koleżanka się trafiła. Nawet jak tańczyłam to solo. Dalej. Co cię pierwsze do mnie przyciągnęło? No właśnie. Od ciebie do mnie przecież, ty pierwsza. Nie, ale napisałaś. Co cię przyciągnęło? Co? No myślę, że ta nasza rozmowa na evencie, gdzie gadaliśmy, nie wiem, no ile no, czasu. No, tak, no 2 godziny, był jakiś tam event na start jakiegoś sklepu online'owego chyba, takiego, no już nie pamiętam. I tam byli wszyscy po prostu, kogo można było zaprosić. A nie, że uciszyłam połowę tych... To mnie rozbawiło, ale przyciągnęło mnie to, że... Co uciszyłeś? Bo my, gdy tydzień wcześniej, ja do niego napisałam wiadomość, bo w ogóle jakoś tak trafiłam na jego Instagrama, mówię, fajna dupa, nie? I tylko, że to były wakacje i w ogóle tam nie było kontentu siatkarskiego. Więc ja naprawdę nie wiedziałam, że to jest siatkarz. W ogóle mi nic nie styknęło, że to jest ta osoba, której nagrałam snapa z moją koleżanką. I ja coś tam polajkowałam, ja byłam tam, to coś tańczył, śpiewał, w ogóle wiesz, no człowiek orkiestra. Polajkowałam, on zaczął mnie też lajkować, zaobserwował. I tydzień później jakiś mój znajomy robił wyprawę charytatywno-celebrycką na Kilimandżaro, do której nie doszło. I on się spytał, czy mam kogoś, bo brakuje facetów, żeby na to pójść. Ja mówię, no nie wiem, to może, pamiętam, że wymieniłam Jankesa, Musiała, mówię, to może Wrona. Mówi, Jankesa, Musiała, znam, a znasz Wronę? I mówię, nie, obserwujemy się od tydzień na Insta, ale napiszę do niego. I wysłałam mu prawie wiadomości. Wideo. On w ubraniu. On mi odpisał, że... I to mnie przyciągnęło, bo w końcu dostałem tak, wiadomość wideo w ubraniu. Tak. I wiesz, i czy właśnie, że chce wziąć w tym udział, on właśnie powiedział, że on jest siatkarzem, że już ma wtedy sezon. No i tak jakoś, wiesz, że do zobaczenia gdzieś tam kiedyś. Żaden z nas jakby nie pociągnęło tej gadki dalej. I słuchaj, nie wiem, 3 dni później ja wchodzę na ten event, spóźniona, ale akurat grał Krzysiek Zalewski moją ukochaną piosenkę Miłość, w klubie Miłość. Ja sobie stałem z tyłu, bo zazwyczaj staję z tyłu, żeby nie zasłaniać nikogo. A ja usiadłam sobie w pierwszym rzędzie i on grał, no jest to wybitny artysta, a te po prostu ludzie, żeby nie powiedzieć brzydko, gadają, nie? I ja po prostu, wiesz, że się odwróciłam, wstałam i zrobiłam takie chamskie do wszystkich. Na cały klub Miłość. Tak, więc nagle się ten, wiesz, ci cisza i zobaczyłam taki łeb wystający z tyłu, który się chichra. No i potem jak koncert się skończył, ja stałam, widziałam go gdzieś tam w tle, a moja przyjaciółka stała i mówi, stara, ale dupa tam stoi. Ja mówię, no właśnie tu idzie. Nie? Czyli podszedł, przywitał się i zaczęliśmy gadać. I gadaliśmy tak przez 2 godziny. No i co? Ja myślałam, że on w ogóle, no nie brałam tego na poważnie, w sensie mówię, no na pewno, no sportowiec to musi być cymbał, więc jakby nie ma opcji i się bardzo, no miło zaskoczyłam. No i po tej rozmowie ja miałem takie, kurde, no jakby nie przypominam sobie, z kumplami mi się czasami tak dobrze nie gada jak z nią i tak od razu w sumie na luzie i o wszystkim, mówię, dobra, no to spróbujmy. Jedna. Żeby ją wcisnąć, poczekaj, teraz w piątek widzę się z inną dupą, no może tak odczekam tydzień. W grafik, akurat był koncert, na który nikt nie chciał iść, więc... No i poszliśmy tak tydzień później na randkę. Pięknie, dobrze, to może teraz coś praktycznego. To w zasadzie 3 pytania zgrupowałem. Co sądzisz o pożyczaniu pieniędzy, co myślisz o oszczędzaniu pieniędzy, jak dzielić pieniądze? O pieniądzach. Jak? O pieniądzach. No i nawet czy myśleliście o tym wcześniej, jak, znaczy to chcecie powiedzieć? Ale pożyczaniu sobie na zajem pieniędzy, czy komuś poza już, że tak powiem, nasz domowy budżet? Nie, ale zacznijmy od waszych pieniędzy. Nie pytam o sumy, ale jakieś, czy robiliście postanowienia, czy samo przyszło? Znaczy, przez to, że obydwoje zarabiamy i to w sensie podobnie. W sensie my mamy nawet, nie mamy, mamy wspólne, nie, no konto mamy kredytowe, kredytowe, ale, no, ale tak to nie mamy jakby wspólnego konta na jakieś tam wydatki domowe, po prostu każdy tak coś tam zawsze. No jedyne, co ci podzieliliśmy, no to tak jak się przeprowadziliśmy do domu, no to na zasadzie
No dobra, to ja biorę gazę, ja biorę energię, w sensie jakby i tyle. Podobnie, tak, tak, więc no. Jakby nie ma w ogóle, nie ma tematu, nie mamy rozdzielności. Jak ja wziąłem prąd, to Zosia mówi, to ja chcę mieć auto elektryczne, wiesz, no takie... nie mamy stacji ładowania. Jak idziemy do knajpy, no to raz płaci Andrzej, raz płacę ja i jakby w ogóle przez to, że my nie mamy problemów finansowych raczej, to ten temat nie istnieje. No też tak jak powiedziałem. Ja też jestem niezależna finansowo. Właśnie, więc są takie miesiące. No ja mam jakiś tam powiedzmy stały przychód z racji kontraktu, aczkolwiek różnie to bywało, bo ci sponsorzy tutaj w Warszawie się zmieniają i tej płynności często nie było. No a Zosia ma jakby momenty, że zarabia dużo więcej ode mnie, a ma momenty, że zarabia mniej, więc tak. Jakby tam to jest ruchome bardzo, ale jakby nie ma to większego wpływu. No my się dzielimy się mniej więcej porówno. Słuchajcie, teraz pytanie, które wywołałoby wielką burzę w moim związku. Co sądzisz o moich standardach czystości, podejściu do porządku czy bałaganu? Nie ma dramatu. No, u ciebie jest dramat w samochodzie. To jest taki stereotyp po prostu i standard, że u kobiety mają bałagan w samochodach. To U Zośki w aucie jest po prostu jakiś dramat i już parę dni po sprzątaniu. No stary, jechałam wczoraj twoją furą. No ale to teraz, bo moi rodzice Kinder jechali. Bueno, no jasne, no kinderki. Ale jest czysto, to rzeczy parę papierków to się bierze i ten, a nie torba, no nie, ale to prawda, no nie, generalnie nie ma dramatu. No ja mam jakąś taką obsesję, żeby było czysto w kuchni i cholera mnie trafia, jak widzę, że sobie robił te kanapki i wszędzie jest, wiesz, nakruszone, ale nie. Znaczy ja wcześniej nie miałem takiego ciśnienia po prostu, żeby od razu sprzątać. Bo nie jadłeś w domu. No, ale jak już jadłem coś w domu, no to wiedziałem, że jakby tylko ja tam jestem i tylko mi to ewentualnie przeszkadza, no. Więc jak mi się nie chciało tego sprzątnąć, bo wolałem dokończyć oglądać serial, no to go oglądałem nie, i dopiero potem. Nie, a teraz po prostu mam już tak też, że sobie myślę, że dobra, to już schowam nie i jest już od razu wrzucę. Z angielskiego w ogóle. Czy potrzebujesz trochę czasu sam na sam? Myślę, że zdecydowanie. No. Ja lubię też przebywać sam ze sobą. Tuż przed poznaniem Zosi wyjechałem sam dookoła świata w podróż 3 tygodnie i kupowałem tylko każdy kolejny bilet. Jak przeczuł, nie? Że to ostatni moment, żeby zaszaleć. Więc myślę, że wbrew pozorom nie jest jakoś dużo osób, które by chciały coś takiego zrobić i samemu ze sobą spędzić czas na wakacjach, a ja to zrobiłem, bardzo mi się podobało i lubię też spędzać czas sam ze sobą. Ja, wiesz co, przez to, że mój poprzedni związek w dużej mierze opierał się na tym, że byłam sama i miałam bardzo dużo tego czasu sama ze sobą, to nie mam aż takiej na to potrzeby, ale też jakby też mi to sprawia przyjemność, w sensie nie czuję się źle, jak jestem sama. Jeśli wygaśnie pożądanie, pociąg seksualny, co nam pozostanie? No będziemy gadać i o tych wszystkich rzeczach, o których gadamy. Aha, tak, znaczy sensie nie, bo chyba chodzi o to, że... No przyjaźń, tak? No. Ja myślę, że to jest super, że to jest moja najlepsza przyjaciółka. Poza tym wszystkim, co powiedziałeś. I ona jest naprawdę pierwszą, w tej chwili jest pierwszą osobą, do której ja się zwracam ze wszystkim. Z każdymi jakimiś problemami i jakby pierwszym wyborem też. Wcześniej jeszcze myślę, że parę lat temu miałem i wybrałbym kogoś innego, ale w tej chwili to jest, ona jest długo nikt i to jest super, że mam przyjaciółkę i kochankę i ona jest moją żoną. Słuchaj, przestań, się wzruszę. No ja się delikatnie wzruszyłem, nawet mówiąc to. Ja też. No, lubię walentynkowy odcinek, więc. A no tak, no nie, myślę, że naprawdę jakby znaleźliśmy się spotkaliśmy się dokładnie w tym momencie życia, w którym obydwoje szukaliśmy tego samego, udało nam się to zrobić. Jesteśmy, wiesz, pracujemy nad sobą. Przecież wiesz też, no jakby, come on, to nie jest temat tabu. Po urodzeniu dziecka tracisz te
te, nagle jesteś, wiesz, znaczy to pierwsze dziecko, ja miałam koszmarny połóg i wiesz, i znowu odzyskanie tej intymności to jest praca, to jest normalna praca i bardzo łatwo można to zgubić i można o tym zapomnieć i się jakby zatracić w tym macierzyństwie i w momencie, jeżeli masz partnera, który też chce i który też jakby pracuje nad sobą i ja też jakby też pracowałam nad sobą i udało nam się tam to odzyskać, jest super, no to myślę, że wiesz, no, jesteś, to się kiedyś na pewno przydarzy, ale do momentu, że będziemy chcieli i będziemy pracować ze sobą, no to nie jest to straszne, no. Jak twoja rodzina rozwiązywała konflikty? Coś pierwszy? No ale ja miałem właśnie, bo tu wspomniałaś o tej sytuacji na początku, gdzie się gdzieś tam zaczęliśmy kłócić i ja wyszedłem. I to jest dokładnie to, co mój tato robił. My mieszkaliśmy na 40 metrach kwadratowych we czwórkę. Ja miałem pokój z bratem praktycznie do 18 roku życia. I nie było tego miejsca dużo, nie było się gdzie schować w tych kłótniach. I to wychodzenie to jest po prostu kopiuj wklej mój tata, który wychodził, żeby ochłonąć. Więc u nas tak wyglądały kłótnie. Ja pierwszy raz, jedyny raz jak wyszedłem przy tej naszej kłótni, to zjeżdżając windą do garażu miałem takie nie no kurwa, no nie mogę jakby zrobić tego samego, co mój tata. I to był ostatni raz, jak to zrobiłem. A ty swoją drogą niesamowity już ci oddaję głos, jak czasem sobie myślisz wcześniej, że nigdy tego nie zrobię. Że nigdy nie zrobię czegoś, co mój tata, moja mama. Tak. I potem przychodzi ten moment i nagle ta chwila autorefleksji, gdyby No ja mam ja się bardzo często łapię na tym, że robię to, co moja mama, a bardzo nie chcę tego robić. No ale mi akurat w tym bardzo pomogła terapia. U nas, wiesz co, moi rodzice bardzo się kłócili, ale bardzo szybko też się godzili. Więc tam było tak jak no... Włoski model. Tak. Dużo przeklinania, dużo darcia się, ale bardzo szybko się godzili. Ja śmieję się, po prostu mój tata a propos, powiedział ci w końcu ten kawał? Nie wiem, każdy telefon z teściem się kończy jakimś dowcipem. Nie wiem, czy w ogóle to się, no nie, bo po prostu ręce mi opadły, jak to powiedział. I on płakał ze śmiechu, że mam ci to powtórzyć. Ja mówię, wiesz co, jakby no nie do końca. No. Chyba nie. Ale opowiem, z pozdrowieniem dla mojego taty. Za każdym silnym i wielkim mężczyzną stoi kobieta. Stoi i pierdoli. Jezu, opadły mi ręce, jak to usłyszałam. No ale to jest właściwie centralnie jakby poczucie humoru mojego taty. No, które idealnie mi odpowiada, ja uwielbiam te dowcipy. No więc jakby a propos, to trochę tak mi się też te kłótnie tak moich rodziców przypominają w ten sposób, że mój tata siedział, a moja mama tak nad nim stała i tak właśnie słowo na P gadała. No. Sobie poruszyłaś, w sumie wywołałeś jakieś pytanie dalej, mówiąc o terapii, ale pamiętam, że jest takie pytanie, twój stosunek, znaczy każdego z osobna, psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Znaczy o stosunek do szukania pomocy u tych specjalistów. No, ja jestem, znaczy teraz obecnie już nie jestem w terapii, ale byłam parę lat w terapii i bardzo mi ta terapia pomogła. Wróciłam na terapię po poronieniu, ale też między innymi z założeniem, że chcę się zmienić w relacji dla Andrzeja, tak? Bo ja wiedziałam, co ja mam w głowie, wiedziałam, co robię źle i bardzo nie chciałam powtórzyć tego, dokładnie tego samego schematu, który miałam z każdym moim poprzednim partnerem. Więc ja jestem bardzo za psychoterapią, za szukaniem pomocy i też szukam pomocy w takich, w sensie jestem bardzo otwarta i dla mnie jest psychoterapia, ale równocześnie na przykład robiłam hipnozę, medytację, sesje medytacyjne, więc ja sobie biorę z różnych źródeł i ostatnio byłam u mnicha tybetańskiego i mi to niesamowicie pomaga. Ja miałem zdanie, że po co mi terapeuta, skoro mam kumpli, z którymi mogę pogadać o wszystkim. Klasyczne męskie podejście. A po narodzinach Nadzi też byłem na terapii. Byłem krócej na terapii, bo no jakoś tak, w sensie ja czułem, że to, co chciałem jakby usłyszeć, to w tych kilku tam, nie wiem ile było tych spotkań, już nie pamiętam, ale w tych kilku spotkaniach usłyszałem i że jakby rozwiązanie problemów, które miałem, padło, więc nie za bardzo
jakby widziałem też sens, żeby to ciągnąć dalej, ale, ale jestem totalnie za, bo ja dostałem szybko to, co chciałem, a wiem, że ludzie po prostu mogą potrzebować tego na dłuższym dystansie niż ja. A w drużynach nie miałeś psychologów sportowych? Mieliśmy chyba pierwszy raz, jak tak w większym wymiarze pracowaliśmy z psychologiem. To się chyba nazywało coach mentalny bardziej, bo nie wiem, czy on miał skończony dyplom psychologii, wydaje mi się, że nie. To było przed Mistrzostwami Świata w 2014 roku, gdzie ten coach mentalny, Kuba Bączek, zresztą on jest chyba dosyć znanym mówcą w tej chwili, to był z nami na zgrupowaniach i można było w każdej chwili do niego uderzyć. Wiem, że niektórzy, ja wtedy mnie nie grałem w tym turnieju, ale wiem, że byli chłopaki, którzy chodzili do niego codziennie, właśnie na też jakieś sesje hipnozy, na rozmowy i bardzo nam im przede wszystkim pomógł. I no akurat tak wyszło, że zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, więc jakby co się zmieniło od poprzednich sezonów, no mieliśmy coacha mentalnego w drużynie, tak? No bo cała reszta jakby sztabu była podobna, jeżeli chodzi o skład. Więc był pomysł Antigi, tak? To był chyba pomysł Stefana Antigi wtedy. I według mnie trafiony w dziesiątkę. Ale nie wiem, czy od tamtej pory, bo już od paru lat nie jestem w kadrze i nie wiem, czy to jest podtrzymane i czy chłopaki mają taką osobę w sztabie. W klubie nie. W klubie chyba każdy indywidualnie. Wiem, że tam z jeden czy dwóch chłopaków pracuje indywidualnie z psychologiem sportowym, ale to już jest jakby, że tak powiem, na własną rękę. To jeszcze pytanko takie. Co podziwiasz w tym, jak twoi rodzice się nawzajem traktowali? Jeżeli? No ja myślę, że cierpliwość mojego taty. W dużej mierze i jednak u nich mimo wszystko, mimo tego jak też tam często się spinali ze sobą, to ja widzę tę miłość jakby, która tam jest non stop i ona moim zdaniem jest tak samo duża jak była na początku i to jest dla mnie niesamowite, że mimo jakby tylu rzeczy, które też oni razem przeszli, to dalej tak bardzo się kochają. Cierpliwość mojego taty, pełna zgoda. I niesamowita wolność, którą dała moja mama mojemu tacie i zaufanie. Dobra, i wchodzimy. Mam teraz te pytania w uproszczeniu z katolickiego zestawu. Yes. Ale nie, wiesz, nie. No proszę nie, księdza. Nie będę was. Na koniec będzie. Ale naprawdę, powiem, to bardzo ciekawe doświadczenie. W sumie mogę właśnie nie wiem, czy polecić, bo jak ty zacznie te pytania robić przyślubę, że to jednak nie. Dobra, nie, co najtrudniej mi w sobie zaakceptować? No ja myślę, że to wiesz, że to jest taki standard, co powiem chyba. Bo od razu na pierwszą myśl przyszło mi wygląd, tak? Że to jest coś, że ta akceptacja wyglądu, akceptacja swojego ciała, które się zmienia, to jest ciągła praca. Tak? Jestem też taki, mam taki zawód, a nie inny, więc byłam zawsze oceniana z perspektywy, jak wyglądam, ile mam wzrostu, czy jestem gruba, czy jestem chuda, czy przytyłam. I to jest coś, co jest bardzo trudne i też to wkładam potężną pracę. A z takich myślę, że rzeczy, które potem mi przyszły do głowy, to jest kontrola, żeby puścić kontrolę. Ja mam obsesję kontroli. Freak control. No. Control freak. Mi chyba najciężej jest zaakceptować zużywanie się mojego organizmu i starzenie się to sportowe. I to, jak wiele problemów mi sprawiają rzeczy, które kiedyś mi nie sprawiały w ogóle problemu, jak dużo dłużej muszę wracać po urazach. I jakby to, no, że mój organizm nie funkcjonuje tak, jak funkcjonował 15 lat temu, to jest mi najciężej zaakceptować, bo też, nie oszukując się, zbliżam się do końca. Ile jeszcze możesz pograć? No ile mi pozwoli mój organizm? Jak oceniasz? Nie wiem, no chciałbym, mam kontrakt do końca tego sezonu i na jeszcze jeden i jeżeli zdrowie mi pozwoli, to mam nadzieję, że uda mi się to wypełnić i jakby to jest mi po prostu najciężej zaakceptować, że to nie zależy ode mnie, że to nie jest tak, że ja sobie podejmę, znaczy może też tak być oczywiście, że będąc w pełni zdrowy podejmę decyzję, że dobra, to koniec.
No ale dalej mi to sprawia przyjemność i chciałbym jeszcze pograć, a wiem, że czasami jest tak, że ta chęć nie wystarczy i po prostu to mi jest najtrudniej zaakceptować. Kto jest dla mnie autorytetem, autorytetem i dlaczego? Ale takim sportowym właśnie, czy takim życiowym ogólnie? Open. Ja myślę, że pierwszą osobą, która mi zawsze przychodzi na myśl, jest mój dziadek, bo w dużej mierze jakby cały... Dziadek wojskowy? Dziadek wojskowy, dziadek powstaniec, który walczył w powstaniu warszawskim i sam jakoś niechętnie w ogóle o tym opowiadał. To były dla niego ciężkie przeżycia, ale był dla mnie autorytetem. I gdzieś tam zawsze mi bardzo to imponowało, że tak naprawdę on w każdej chwili mógł zginąć w tym powstaniu i nasz ród by nie miał kontynuacji, tak? I mnie by nie było, a mimo wszystko to wykazywał się olbrzymią odwagą i jakby pewnie też nie myślał za bardzo o tym, co się może wydarzyć, tylko dla niego to była jakaś tam wyższa sprawa i był z tego bardzo dumny i do końca. Nawet jak już tam ledwo chodził, to dla niego ważne były takie uroczystości powstańcze i to mi bardzo imponowało, więc staram się gdzieś tam to pielęgnować teraz i też mam dużo satysfakcji i wielką dumę, jak chociażby ostatnio w Parku Powstańców było zasadzone drzewo, jakby specjalnie dla niego jest z tabliczką opisaną. Dla różnych wybitnych, powiedzmy, powstańców. Więc no to mnie napawa dużą dumą i to był taki mój bohater i dalej jest bohater mojego dzieciństwa i chyba został po prostu bohaterem na całe moje życie. Ja nie mam takiego jednego autorytetu. Lubię znajdować rzeczy w osobach, które mi niesamowicie imponują i które mnie jakby skłaniają do refleksji, do rozwijania się i takich osób mam parę. No na pewno przez dużą część mojego życia moi rodzice takimi osobami byli w sferze artystycznej. Mój tata, pamiętam, że jakby pomijam, że był królem lwem, potem Longinusem, ale też jakby imponowało mi, ile on czyta. No, raczej jakby ten klimat, że ten miecz tam gdzieś wisi, nie? Tak, i ja tak, go tak, widziałem tak. Na pierwszym spotkaniu u teściów. Tak. Masz takie z tyłu głowy, że no, tutaj nie można dać dupy, nie? W tym związku, bo może się skończyć średnio. Wiesz, Andrzej mi też imponuje właśnie tym swoim ciągłym szukaniem, ciągłym tworzeniem czegoś. Też taka osoba, która mi przyszła do głowy, to jest Maja Ostaszewska, która mi niesamowicie imponuje swoim ogromnym sercem, swoją konsekwencją, tym, że jest weganką od tylu lat, swoim zaangażowaniem w sytuację, która się dzieje na granicy. I lubię właśnie się tak, zbrukuję mi słowa. Czerpać. Inspirować, dziękuję. Lubię się inspirować z takimi ludźmi, ale nie mam takiej jednej osoby, która jest moim autorytetem. Jakie mam dziwne nawyki, o których nie mówię? No to nie mówię, no. Dalej. Jak ktoś was odpowie? A może coś. Dziwne. Ja gram w głupie gry na telefon, w jakieś bąbelki, ale mi się wydaje, że to jest, ostatnio do tego doszłam, że to jest taki jedyny moment, że ja nie myślę, że po prostu skupiam się na jakiejś idiotycznej grze i to jest mój mózg wtedy... No, dla mnie to jest niesamowite, że my oglądamy coś na, nie wiem, jakiś film na platformie streamingowej i... A Zosia po prostu cały czas... Nie cały czas. No nie cały czas, no ale jakby to jest odpalone, więc ty patrzysz. Tu grasz, tu oglądasz, słuchasz. No, ale ja mówię bardzo dobrze po angielsku, więc ja słucham. No to sobie, ja słuchaj, potrzebuję... to sobie słuchaj podcastów, a nie oglądaj seriale. No dobrze, seriale, a teraz co ty robisz dziwnego? No nie mogę powiedzieć, przecież nie mówię. Tak, Zosia, powiedziałem. No powiedziałem, to też myślisz. Nie wiem, no kiedyś miałem takie nawyki, że to też chyba się wiązało z tym, że nie czułem się pewnie na boisku i musiałem mieć jakby serię jakichś tam rytuałów. Przed meczem myślałem o tym, żeby założyć najpierw jednego buta, potem drugiego, w tej samej kolejności zjeść konkretny makaron, bo przecież jak zjem coś innego, to jakby nie wyda. Wygraliśmy mecz, bo zrobiłem te wszystkie rzeczy, więc jak coś zmienię, to może przegramy. I to miałem na początku, bo nie miałem gdzieś tej pewności na boisku, jak byłem młodym zawodnikiem, a potem jakby zdałem sobie sprawę, że
to kompletnie nie zależy od tego, jakby, którego buta ja założę pierwszego i bardziej chodzi o to, jak jestem przygotowany, jak jestem nastawiony do meczu i kiedy wiedziałem, że jakby jestem dobrze przygotowany, to mogłem jeść cokolwiek i ubierać się w dowolnej kolejności, a i tak potem na boisku grałem dobrze. Ale to mi przypomniało i to polecam tobie, wam widzowie, jest taka książka, się nazywa Codzienne Rytuały. Mm-hmm. Nie będę teraz nazwiska autora, autorki. Opis wybitnych ludzi, jakie mieli różne rytuały łamane przez nerwice natręt. Mm-hmm. Słuchaj, no na przykład, nie wiem, jakiś ktoś, geniusz, na przykład nie był w stanie pisać, jeśli nie wyszedł na pole i nie zobaczył krowy, czy tam stada krów. I tak dalej. Tego jest kilkadziesiąt historii, to wyrosło chyba z bloga. Super. Codzienne rytuały wyrzucimy w opisie dzisiejszego odcinka, żebyście sobie mogli poczytać. Tam jest super, naprawdę. Także przykrość, co wam sprawia przykrość? No ty możesz teraz... No, nie. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, emocjonalna i wrażliwa na krzywdę obcych ludzi i zwierząt osoba po mojej lewej, ale ja też na pewno nie w takim stopniu jak Zosia się wzruszam i jest mi przykro jakby z tego, co się dzieje na świecie, ale Zosia chyba dużo głębiej to przeżywa i dużo bardziej gdzieś tam do siebie bierze wszystko to, co się dzieje na świecie. To może ty powiedz do końca, ja się zastanowię, co mi sprawia tak naprawdę. Nie, w ogóle nie myślałam w tych kategoriach bardziej, że co mi sprawia przykrość, w sensie nie wiem. No ale nie, może zostaniemy przy tym, co powiedziałeś. Tak, jestem osobą wysoko wrażliwą i czasem do tego stopnia, że nie umiem sobie poradzić. Na przykład tak jak wczoraj nie potrafiłam sobie poradzić z tym, co zobaczyłam. Mówię o Turcji. Mówię o Turcji, o Syrii i rozwaliło mi to po prostu na strzępy. Także aż sama się zdziwiłam. No ale to też wiesz, jak masz małe dziecko w domu, jeszcze jak zobaczyłam właśnie to dziecko wydobyte w Syrii spod gruzów, które jeszcze było połączone pępowiną ze swoją zmarłą mamą. I ona, to dziecko wyglądało identycznie jak Nadia, jak była na neonatologii właśnie i w inkubatorze. I to mi po prostu złamało serce na pół. No. Myślę, że krzywda najbliższych. No teraz wiadomo, że cała sytuacja po narodzinach Nadzi i ten tydzień w szpitalu, no to po prostu to jakieś pokłady strachu i takich skrajnych emocji, nie? Bezradności. No jakby ciężko to też opisać i no, krzywda jednak dzieci czy najbliższych to chyba jest najgorsze, co może być. Jakie przekonania o sobie wyniosłem z domu? No ja, mnie ta rodzice, zwłaszcza tata, mówi, że zdolny, ale leniwy. No mi zawsze, szczególnie mama wymawiała, że to jest takie amerykańskie, że jesteś najlepszy w czymś. Jesteś najlepszy, pamiętaj, znaj swoją wartość, musisz jakby znać swoją wartość. Też ciężka praca, ale zawsze mi powtarzała, że obojętnie co by się nie działo, że ja jestem wartościowym człowiekiem i żebym pamiętał o tym. I myślę, że to mi dało dużo pewności siebie też w późniejszych etapach gdzieś mojego życia. Nie wiem, mi się wydaje, że moi rodzice dali mi bardzo dużo zaufania i jakiejś takiej pewności siebie na pewno i ogromny dystans do rzeczywistości i takie, więc... A teraz z perspektywy bycia mamą nie za dużo zaufania ci dali twoi rodzice? No, nie, jakby żyje, nie? I nie za mąż. No jest okej, okay, no ale ile było takich sytuacji, że nie wiadomo, co się mogło wydarzyć. Masakra, w sensie jak teraz sobie myślę właśnie, w jakich ja się znajdowałam w sytuacjach, że ja żyję, to jest hit. No, ale to trochę... No, nie, to jest bardzo długa historia, ale no ja byłam strasznym przypałowcem. Wyszłam w związek jako młoda dziewczyna i byłam 7 lat z jednym chłopakiem i potem się rozstaliśmy i miałam takie 3 lata, wiesz, życia na przypale. I no i właśnie... Mam szerokie pojęcie chyba, życie na przypale. No bardzo, no byłam u mojej siostry w Brazylii i się zgubiłam na festiwalu muzycznym, nie miałam telefonu i generalnie skończyło się tak, że policja mnie odwoziła do domu, gdzie jakby w Brazylii policja jest turbo skorumpowana i ja siedziałam jeszcze, jakby wzięli do tej
Suki to się nazywa. To już było, wiesz, po 3 godzinach szukania pieniędzy na ziemi, żeby jakoś może wrócić do domu. Moja siostra mi przyczepiła, co też dużo mówi, taką, wiesz, z walizki, taką tą z adresem. Przyczepkę. To bardzo dużo mówi. Nie mówiłam wtedy za dobrze po portugalsku, więc jak już tam znalazłam jakiegoś policjanta, który coś mówił, i on powiedział, dobra, to cię zawieziemy do domu. I ja weszłam do samochodu i tak, wszedł ten policjant, który siedział na miejscu pasażera, wszedł kolejny i jeszcze dwóch z tyłu. Mówię, nie, na bank jadą mi po prostu, wiesz, no będzie kurwa gangbang sobie zrobił, on poćwiartują, mnie zakopią. Więc już, wiesz, siedziałam i po prostu zaczęłam płakać. A ten z przodu policjant był tak strasznie zajarany, że w ogóle może pomówić po angielsku i tak się, wiesz, odwracał i tak. Name? A ja, Sofia. You like Brazil? A ja, wiesz, lecą mi w tym, mówię, yes, on, first time? I po prostu, i wiesz, znałam drogę do domu i wiedziałam, że to nie jest ta droga i sobie myślałam, no kurwa, no po prostu koniec, nie? Ale w końcu zobaczyłam, że faktycznie dojechałam do tego domu. Więc mówię, wow, nie? I wyszłam i każdy z nich, też tam, wiesz, tam w Brazylii masz w ogóle takie mury, wiesz, że, tak. Że z tymi, każdego masz strażnika przy każdym osiedlu i ten strażnik, wiesz, 4 nad ranem, widzi, że, wiesz, wielka suka policyjna podjeżdża pod ten, wychodzę stamtąd ja po prostu ubrana, no, mocno festiwalowo i 5 policjantów, które każdy ze mną, wiesz, niedźwiedzia Sofia, wiesz, i wyszłam do domu, moja siostra nieprzytomna. Budzę ją z pretensją, a ona, stara, myślałam, że nie żyjesz. Ja mówię, no kurwa, to świetnie, że śpisz w łóżku, a mnie nie szukasz. No więc, ale no, żyję. Żyjesz. Jaką pracę moglibyście dobrze wykonywać, gdybyście nie mogli robić tego, co robicie? Przytulam pandy, to sobie wyobrażam siebie jako przytulacza pand. Praca, to jest praca. Ochrona przyrody. Nie, no masz normalnie pracę jako osoba, która przytula pandy. Tak, jest taka praca. Przytulaczka pandy. Ale generalnie praca ze zwierzętami, natomiast na pewno nie praca weterynaryjna, bo ja mam igłofobię, krwiofobię i jakby to nie wchodzi w grę, ale wszystko, co łączyłoby się jakąś taką, wiesz, troska, opieka zwierząt, mycie słoni i tak dalej, świetnie mi się tym sprawdziła. Myślę, że jeszcze parę lat temu bym powiedział, organizator imprez, eventów przeróżnych, też dla firm, czemu nie, no bo to jest bardzo złożony proces na pewno, a zawsze mnie to, jakby sprawiało mi to dużą frajdę, żeby zorganizować jakieś, no głównie imprezy, tak, ale na większą ilość osób z jakimiś tam różnymi atrakcjami, powiedzmy. Więc organizator eventów, o, tak powiem. Jak radzę sobie z krytyką? To też jest proces, nie? Raz lepiej, raz gorzej. Też zależy, kto ci to mówi, czy ta krytyka jest jakby, no nie wiem, no jak Andrzej mnie z czego jakby skrytykuje, to ja wiem, że pewnie ma rację i warto tego posłuchać. Natomiast wiesz, no taka krytyka, wiesz, w mediach społecznościowych, gdzie jakby wychodzi po prostu nie wiadomo od kogo i dlaczego i jakby, no to jest, może to nie jest ciężkie, to jest cholernie wkurzające, bo po prostu, zwłaszcza jak wiesz, że to jest nieprawda i że ktoś cię po prostu ocenia z jakiejś totalnej dziwnej perspektywy, nie ma o tobie zielonego pojęcia i pisze kłamstwo, no to wtedy to boli i to wkurza niesamowicie. Myślę, że na wartościową krytykę to jestem bardzo otwarty i dużo jakby jestem w stanie wziąć z tej krytyki do zaakceptować na spokojnie, a taka krytyka właśnie gdzieś, nie wiem, na forach internetowych czy po meczach, kiedyś czytałem to, bo miałem tak mało tych minut na boisku, że byłem strasznie ciekaw jako nastolatek jeszcze, że co tam ludzie piszą, bo nie wiem, pierwszy raz wszedłem na dłużej, czy miałem jakieś tam 2-3 akcje i ciekawe, co ludzie napiszą, a w pewnym momencie po prostu zobaczyłem, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, a wręcz działa na mnie negatywnie, to po co to po prostu czytać i się gdzieś tam od tego odciąłem i dalej mam tak, że raczej tego nie czytam, ale nawet jak gdzieś tam trafi do mnie, bo ludzie też życzliwie wysyłają screeny różnych komentarzy czasami, to nawet jak to do mnie trafia, to już mnie to nie rusza. A powiedzcie, a w jakich sytuacjach potrzebujecie pomocy? Kiedy nie mamy, kiedy niania nie może.
No tak, no, kiedy nie mamy z kim dziecka zostawić, to prosimy o pomoc. Prosimy o pomoc, ja nie, albo babcie. Albo babcie. Albo... A u was dziadkowie, to tak trochę w bok pytanie, bo teraz różnie to bywa. Dziadkowie bardziej tradycyjni w sensie opieki, czy nowocześni, że mamy swoje życie, napiszcie podanie za miesiąc? Nie, bardzo pomagają dziadkowie, bardzo. Myślę, bardzo. Że no, moi rodzice, szczególnie dziadek, ale moja mama też, to fruną na skrzydłach. Tak. Jak ty, chcieliby pewnie częściej, a my wręcz stopujemy czasami, tak, z racji, że mój tata też w dużej mierze mieszka i pracuje za granicą, więc jak już przyjeżdża na przykład na ten miesiąc do Warszawy, to Nazia też jest mega zajarana, tak, jakby dziadkiem i bardzo kocha dziadka. I bardzo chętnie z nim spędza czas. Jakie były wasze, słuchajcie, wiesz, tak, no robię co czwarte, powoli zbliżamy się do, będziecie mogli podjąć decyzję, czy warto. Okay. Jakie były wasze największe obawy przed ślubem, przed wejściem w małżeństwo, jak to się na tej stronie? No, że ten stół się nie sprawdzi, że siedzimy. Co? A. Przed ślubem, no, że ten stół. Tak, że będziemy siedzieć pod ścianą. Największe obawy przed ślubem? Nawet nie ślubem, wejściem w małżeństwo. Tak to w tych pytaniach, bo ślub to ślub, to impreza. Czy mój Kasanowa dźwignie temat monogami? Naprawdę? Się obawiałaś tego? Opór. Bardzo ciekawe. Wiesz, zawsze jest tak, że wszyscy dookoła ci gadają to samo, nie? Prześlub, a no to teraz to zobaczysz. Ci, co są już hajtnięci, to no teraz to zobacz, teraz się wszystko zmieni, to już w ogóle teraz to już będzie fatalnie i tylko równia pochyła do rozwodu, nie? Jakby po co to robicie? No i tak ludzie tak gadają i myślisz sobie, no dobra, to dawaj, pokaż mi, co się zmieni. I mi się wydaje, że u nas się zmieniło na lepsze. W sensie nas to scaliło jakoś i sprawiło, że właśnie mamy chęć też pracować nad tym, bo jednak sobie coś tam zadeklarowaliśmy. I to już nie jest takie, że myślisz sobie, że jak się coś psuje, to dobra, no to kończymy, nie? Mm. Tylko naprawdę dla mnie to dużo znaczy. No i to popycha do pracy nad sobą, więc dla mnie jakby te zmiany były... Rodzice są razem, nie? No więc tak. To no, też jest fajny przykład. No, dali radę, mimo że nie było łatwo. Są z pokolenia, które nie gada. Tak, no moi dziadkowie byli 50 lat ponad małżeństwem, tak? Więc to są jakieś kosmiczne wyniki chyba w tej chwili, jeżeli chodzi o jakieś standardy. Moi rodzice będą zaraz mieli za 2 lata chyba 50. rocznicę ślubu. I w momencie, kiedy dookoła jest jakby tyle rozwodów, czasami takich, których nawet byśmy się nie spodziewali, no to masz takie przed ślubem myślenie, że kurde, no jakby czy my damy radę, skoro tak mało ludzi daje co radę. Co trzecie albo co piąte małżeństwo się rozwodzi, tak są najnowsze statystyki. Chyba co trzecie. Duża różnica. No. Nie sprawdzałem teraz. No, ale to jakieś tam obawy są, ale te obawy prysły bardzo szybko, bo naprawdę wydaje mi się, że to nas gdzieś tam scementowało dużo mocniej i dzięki temu łatwiej się idzie razem przez życie. To takie klisze, ale tak jest. Ja zawsze myślałem o takich dwóch aspektach, bo z jednej strony właśnie to, co mówisz, znaczy, że często starsi ludzie mówią, że myśmy nie odpuszczali. Znaczy, że w naszych czasach, no to może być oczywiście i dobre i złe, tak? A z drugiej strony ktoś mi mówił, znajomy zajmujący się tym paranaukowo, że tak w ogóle sam koncept bycia ze sobą na całe życie, no to kiedy średnia wieku była powiedzmy 40 czy tam 35, to całe życie to było 20 lat. No i a teraz w związku z czym... No ale teraz ile masz osób, które się hajtają w wieku 18 lat, nie? Więc to też się troszeczkę zmienia. I ja się na przykład bardzo cieszę, że my się poznaliśmy po 30 i w związku z tym wzięliśmy później ślub, bo jakby ja w wieku 20 par lat miałam konfetti zamiast mózgu i jakby na 100% by to się wszystko rozpadło bardzo szybciutko. A powiedz mi, to pytanie tak naprawdę wyjątkowo, wszystkie pytania do was, ale to jedno mi teraz przyszło do głowy, bo jest taka teoria, ja to bardziej ze świata piłki nożnej znam, że wielu trenerów uważa, że piłkarze powinni nożni szybko wchodzić w stabilne, niekoniecznie się żenić w sensie formalnym, ale wchodzić w stabilne związki, bo to stabilizuje im psychę i to dobrze działa na... Pomijam wyjątki potwierdzające reguły, tak, jakichś wybitnych chuliganów czy coś w tym stylu. No ty byłeś w tym w zasadzie...
Wszedłeś w małżeństwo, jak to się tu ładnie późno mówi, już pod koniec kariery. Najlepszy, jaka jest twoja opinia? Najlepszy sezon, jaki zagrał, to jak zaczął się ze mną spotykać. No, to jest ciekawe, ale wiesz co, na to, co powiedziałeś, coś w tym jest. Ja się dużo lepiej prowadzę pod względem diety, wysypiania się, czy tam różnych i tak dalej. Od momentu, kiedy jesteśmy razem, tak? I myślę, że trenerzy też mają tę świadomość. Wiem, że trener Heinen był takim pierwszym chyba trenerem kadry, który wręcz namawiał żony, żeby one jeździły, czy dziewczyny, żeby jeździły na zgrupowania. I było tak, że jakby na zgrupowaniach czy na wyjazdach na mecze mogły być partnerki jakby w tych samych hotelach, bo on wiedział, że wtedy jest jakby on nie musi zupełnie kontrolować zespołu, bo ta kontrola jest od wewnątrz i nikt nic głupiego nie zrobi, tak? bo są żony i dziewczyny. Są trenerzy, którzy oczywiście tego zabraniają, no, ale rzeczywiście coś w tym jest, że, no, że jak jest sportowiec single, no to ma tyle różnych głupot może zrobić w tym czasie po meczu, że trzeba się o niego bać, a jak jest żona, partnerka, no to jest dużo, dużo łatwiej o tę kontrolę. Trzecie od końca, skoro wspomniałeś o zdrowszym odżywianiu się, no bo obydwoje pracujecie ciałami. Mm-hmm. Jak jest u was z jedzeniem, dietami, odżywianiem się? Nie ma jakiejś diety. On żyje bardzo dobrze, w sensie on rzadko kiedy podjada. Czasami mam wrażenie, że je mniej niż ja. Ale no ja nie jem mięsa, byłam weganką przed ciążą, ale już nie jestem, chciałabym do tego wrócić. Ja kiedyś byłem w starej szkoły, że posiłek bez mięsa to nie jest posiłek i kanapki to muszą być z szynką. Zawsze na obiad jakiś ryba albo kotlet, kolacja to samo. A teraz jem, jakby nie mam takiego ciśnienia i też jak mamy taką umowę po prostu, że jak Zosia gotuje, chociaż nie, no teraz nawet dużo, dużo częściej jest mięso, nawet jak ty gotujesz, ale generalnie tego mięsa jest dużo mniej, w sensie w porównaniu z tym, co ja kiedyś jadłem i też się lepiej czuję dzięki temu, więc jakby to siłą rzeczy mi pokazało, że mięso się pojawiło razem z nianią. Że to jest dobra droga, tak, no jak się pojawiła niania, to się pojawiło więcej mięsa, ale jakby wiem, że też jakość tego jedzenia ma duże znaczenie i nawet jeżeli zjem to mięso, to staram się jeść dobre mięso jakościowo, a też przecież na początku naszego spotykania się postanowiłem zrobić miesiąc na diecie wegańskiej, to wtedy po tym dokumencie, Jezus, jaki jest, The Game Changers, na Netflixie, tak. O sportowcach, którzy nie są weganami. Nie znam mojej namowy. Także nie znam, bo oczywiście wtedy bym nie przełknął tego, że to po Zosi namowie bym przeszedł na weganizm, więc musiałem mieć ten bodziec z zewnątrz i spróbowałem miesiąc, robiłem sobie badania, też w złym momencie trochę sezonu spróbowałem, bo w takim najcięższym treningu i po prostu czasami mi brakowało tej energii, jeszcze mój organizm nie potrafił czerpać. Plus to było też po moim poranieniu i ty też to cholernie odchorowałeś na boisku, więc to był fatalny moment na wypróbowanie tego. Ale generalnie bardzo ograniczyłem mięso i nie jest mi z tego powodu jakoś bardzo przykro i te posiłki też wiem, że mogą być dobre bez mięsa. No, na mnie wrażenie zrobiło, przyznaję, jak byłem pierwszy raz w Izraelu i zobaczyłem tych kolesi po 1,90 m z tą wszystką groźną bronią, także generalnie schodzi mi z ulicy, mówię o izraelskich siłach zbrojnych. Nagle zdałem sobie sprawę, że oni w większości są wegetarianami albo weganami. Tak sobie pomyślałem, wtedy zmienił mi się stosunek trochę do odżywiania. Słuchajcie, chcieliście takie pytanie, jakieś bardziej bogobojne, bardzo dziwne pytanie. W jaki sposób zamierzasz panować nad powiększeniem się naszej rodziny? Kto będzie odpowiedzialny za obserwację płodności? Serio, to jest w tym przedstawie... Panować nad powiększeniem się rodziny? Na uciekiniera! Ale panować, żeby się nie powiększyła, czy żeby się powiększała? Kto odpowiedzialny za obserwację płodności u was? No ja, zanim dojdzie do czegoś, to komentuję, żeby nie psuć potem wajbu. Jeżeli chcesz dzidziusia, to dawaj. Wiesz, ale też chyba nie mamy takiego lęku, że tak powiem, w sobie przed wpadką, powiedzmy, tak, w tej chwili, no bo już wiadomo, na jakim etapie życia jesteśmy. Nie, ale nie staramy się o kolejne dziecko na chwilę obecną. Ale nie, jeżeli chodzi o antykoncepcję, to myślę, że tutaj Kościół byłby ze mnie dumny, no nie używam żadnej. To czy chcecie jeszcze jakieś zagadnienie związane z małżeństwem i zakładaniem rodziny powinniście jeszcze omówić
przed podjęciem decyzji? No, mam wrażenie, że dawno tyle nie gadaliśmy o małżeństwie, tak i tak. Ale powiem wam serio, jak zacząłem tutaj te pytania, stwierdziłem, że to jest genialne poniekąd. Znaczy nie wiem, czy bym chciał to koniecznie zrobić przed ślubem, żeby za dużo nie myśleć, ale tak na taką wiwisekcję to się cieszę. Jestem ciekaw, ile ludzi rzeczywiście przechodzi przez te pytania przed ślubem. No, myślę, że takich błogobojnych to dużo. No, to masz te na nauki przedmałżeńskie tak. w kościele, to wiesz, że ludzie na to chodzą, naprawdę, nie? Czy chcecie poruszyć jeszcze jakieś zagadnienie? Nie wiem. No dobrze, to ja w zasadzie wiesz, mamy to. Także moglibyście w sumie po tych odpowiedziach wejść w małżeństwo, jak to się ładnie mówi. Tak. Mogę pocałować pannę młodą? Możesz. O. A nie, to wiem, dobra, ostatni. ostatni. Dobra, cofam. Słuchajcie, tam było pytanie, jak widzicie wasz związek za, można do wyboru, nie musicie każdego wariantu, 5, 10, 20 lat. Który wariant wybierasz? Nie, no 10 to jest bez sensu tak aż za tak. W, nie, bo jest 50-20? 50-20. Dycha? Dobra, dycha. Nie, no dobra. Będziecie, no, nie. Będziecie po 40 troszeczkę. No to ja już nie będę grał w siatkówkę. Nadia będzie miała 12? Nadia będzie miała... Za 10 lat na 12. 12, no. Może coś nie tam. Całe. No kurczę, wiesz, tak ostatnimi czasy, jeżeli nie zmieni się władza w Polsce i jeżeli to wszystko będzie szło w tym kierunku, w którym idzie, to ja uważam, że trzeba stąd spadać. No ostatnio coraz częściej gadam o tym, że jak skończę grać i nic mnie tak naprawdę, znaczy kontraktowo nie będzie trzymało tutaj tak na stałe, że muszę być od poniedziałku do niedzieli w Warszawie czy w Polsce, to myślimy o tym, żeby jakoś zacząć sobie organizować to życie, może gdzieś spróbować nawet na rok, na początek, w momencie jak chociażby Nadia pójdzie, czy do przedszkola, czy do szkoły, to żeby to będą takie dobre, przełomowe powiedzmy momenty, więc... Dla mnie zawsze będzie. Ja bym chciał bardzo spróbować rodzina, więc... i też wiem, że jakby Zosia i Nadia to jest wszystko, czego potrzebuję tak naprawdę na co dzień i gdziekolwiek to będzie, to... Jeszcze Wiesia. No właśnie. Wieśkę trzeba będzie przetransportować. Ale to się da zrobić. Była z nami na Majorce. Specjalnie dla niej jechałem tam samochodem dwa dni, więc da się to zrobić. Także to jest wszystko, czego potrzebuję, a całą resztę możemy sobie zorganizować. I ja bym chciał takie wyzwanie spróbować w ciągu tych 10 lat, więc może gdzieś osiądziemy na stałe, gdzieś indziej. Tak, a ja mam też bardzo luźne podejście do mojego zawodu. Jeżeli będę cały czas zarabiać na innym froncie, to nie mam problemu z tym, żeby sobie zrobić przerwę albo na przykład przyjechać na plan i tam spędzić, nie wiem, jakiś czas, ale mieszkać gdzieś indziej. No. Trzeba się też chronić przed... To dziękuję wam dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję. Tak, mogę zaakceptować waszą decyzję o wejściu w małżeństwo. No to teraz możemy się podobać. Dzięki wielkie serdeczne. Dzięki wam, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że was ta rozmowa też natknie jakoś. Odpowiedzcie sobie też na te pytania. Tak, dokładnie. Usiądźcie razem i... Możecie do mnie napisać, to wam nawet podeślę listę tych link do 300. Dzięki wielkie, jeżeli chcecie wspierać kanał, to zrzutka.pl/śniadanie Millera. Dzięki Zosia, dzięki Andrzej. Dziękuję bardzo. Dzięki wam. Do zobaczenia. No i jeżeli będziecie to jeszcze przed walentynkami, to miłych. Walentynek, tak. Walentynek. Miłych.